Witam Państwa w kolejnym odcinku RPG bez tajemnic. Dzisiaj będziemy opisywali wielozawór, jego działania, jak również budowę, czyli te wszystkie elementy, które tutaj Państwu mogę pokazać, jak one działają, co i w którym momencie ten gaz wchodzi i wychodzi. I teraz tak, może tutaj zaczniemy sobie rozkręcać. To jest cewka elektrozaworu. Ona ma zadanie w momencie, kiedy samochód jest zgaszony, czyli nie pracuje silnik, odciąć ten gaz, który jest w zbiorniku za pomocą tutaj cewki elektromagnetycznej i tłoczka. Mamy taki tłoczek, proszę zobaczyć ten tłok w momencie, kiedy jest samochód uruchomiony i sam instalacja pracuje. Elektrozawór go unosi i puszcza nam gaz przez tutaj właśnie, pokażę Państwu. Tutaj o właśnie też mogę powiedzieć, że tu mamy przewodzik, który ten gaz jest dostarczany ze zbiornika wysysany i każdy wielozawór ma takie sitko wstępne. Ono sobie tam wstępnie filtruje sobie gaz, tam jakieś opiłki czy inne rzeczy, które mogą tam ze zbiornika, z łuszczącego się zbiornika po na przykład 10 latach jego eksploatacji zostać, ma przefiltrować i tędy zostaje on zassany. Tutaj mamy dwa elementy, które nam zabezpieczają. Pierwszym elementem oczywiście jest ręczne zabezpieczenie, to jest w każdym wielozaworze. Proszę sobie tam zobaczyć, ta rurka tutaj sobie wychodzi, ten gaz przez to zabezpieczenie pierwsze, wstępne zostaje podany tutaj już na element tłoczka w elektrozaworze i później przez tą dziureczkę zostaje wypuszczony na zewnątrz przez rurkę, tutaj w tym momencie jest to rurka 6 mm, do reduktora, do elektrozaworu, który znajduje się w przedniej części silnika. Druga sprawa, tankowanie. Tutaj mamy element, który podłączamy do, proszę zobaczyć, do tankowania. Też mam wstępnie go odkręcone. Teraz tylko sobie tutaj popuścimy, żeby pokazać Państwu. To jest element, którym właśnie tankujemy. I teraz proszę zwrócić uwagę. Tu mamy taki element plastikowy z gumką i w momencie, kiedy tankujemy, ten gaz uchyla go przez tą sprężynę za pomocą siły z dystrybutora. Tankuje się bezpośrednio tutaj do zbiornika, też proszę zobaczyć tutaj przez ten element tłoczący, ale też proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy już przestajemy tankować, tutaj ta gumka zamyka nam, czyli jest to zawór z zaworkiem zwrotnym, czyli ten gaz w momencie, kiedy już zatankujemy, nawet gdybyśmy odjechali z dystrybutorem, albo z pistoletem od dystrybutora, a czasami się takie rzeczy zdarzają, lub wyrwali ten przewód ze zderzaka lub z innego miejsca, gdzie jest zamontowany, to ten gaz nie wydostanie się z tego zbiornika. Po prostu nie wyjdzie przez ten element, zamknie się w zbiorniku, także jest wszystko to bezpieczne, zabezpieczone jest. No i tutaj oczywiście jest przejście do pływaka. W którymś odcinku Państwu pokazywałem, powiedziałem, o co chodzi z pływakiem, z elementem odcinającym. Tutaj w momencie, kiedy zatankujemy 80%, jest taki specjalny czpień, nie możemy zaprezentować, jak on działa, ale w momencie, kiedy już się zatankuje 80%, ten czpień wyskakuje i blokuje nam już tam wpływanie, tankowanie gazu, po to, żeby już te 80% było zatankowane. Co dalej? Mamy oczywiście, tutaj jest taki specjalny rurka, ona służy do tego, że w momencie, kiedy by, tak jak opowiadałem Państwu, ciśnienie wzrosło powyżej tam 25, takie to jest przyjęte, 25 barów w zbiorniku, ma zadanie nam odpuścić fazę gazową na zewnątrz, po to, żeby tu po prostu zabezpieczyć zbiornik i wszystkie inne elementy. Jest to zabezpieczenie oczywiście, które jest wymagane w takich właśnie urządzeniach. No i to tak pokrótce, tak to wygląda. Dalej będę już Państwu może nie wrzucał się w szczegóły, gdyż są one już mniej ważne. I tak właśnie chciałem zakończyć odcinek. Dziękuję bardzo.